Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dobry panu, dzień dobry państwu. Sejmiku wakacje teraz. Raczej tak. No tak jak i w ratuszu, jeśli chodzi o radnych. Przygotowujemy się do takiego wyjazdowego szkolenia 26-27 sierpnia dla wszystkich radnych. Głównym tematem będzie oczywiście budżet, no i też sprawy. Właśnie tak zastanawiałem się, przez moment zaskoczył mnie pan, że na szkolenie, tak sobie myślę, Czesław Fiedorowicz z takim stażem jeszcze musi się szkolić. No, oczywiście można zawsze powiedzieć, że szkoleń nigdy za wiele, tak? Wie pan, dla mnie wszystkie elementy współpracy międzynarodowej są wielką szkołą. Każdy wyjazd, każda godzina pobytu za granicą, a też pobytu w innych gminach. Ja chętnie jeżdżę na sesję Rady Gminy. Jutro chyba będę na sesji Rady Gminy Świdnica. Jest dla mnie okazją do zrozumienia, jakie rzeczywiście problemy mają inni. Tylko wtedy, kiedy zestawiamy nasze kłopoty, nasze troski z tym, jakie mają inni, jakie rozwiązują, wtedy się czegoś uczymy. Też w mniejszych gminach zazwyczaj największym problemem są finanse danej gminy. Ja powiem panu w ramach dyktoryki, że spotkałem w Łogowie Lubuskim jednego z wójtów tutaj w naszym województwie i zażartowałem sobie, mówię, że ty tutaj, mówię, obracając milionowymi budżetami, zamiast zajmować się czymś, i on sobie tak uśmiechnął i mówi, no te milionowe budżety to chciałbym, abyśmy mieli, natomiast mówi, że tak na dobrą sprawę, jak spojrzeć na budżet takiej gminy, to po wydatkach stałych, które są oświata, tak, i wszystkie jakieś urzędowe rzeczy, mówi, kwestie inwestycyjne to jest rzecz tak odległa, że gdybyśmy nawet mieli myśleć o wkładach własnych do jakichś projektów unijnych, to musielibyśmy zaciągać kredyty, żeby tego rodzaju wkłady były. No nie jest to prosta sprawa, nie wszystkie gminy są bogate po prostu. Tak. Trochę tak jest, ale no i taka jest istota, że jednak inwestorami powinni być prywatni przedsiębiorcy, prywatni ludzie, to oni powinni być zawsze głównymi inwestorami. Nie można z drugiej strony pominąć faktu, że przez najbliższe lata wpłynie do Polski największa ilość funduszy unijnych, a zatem są jakieś możliwości zewnętrzne pozyskania pieniędzy innych niż tylko budżet gminy, by zrealizować te zadania. Sądzę, że ta sytuacja dotycząca ilości środków jednak zmusza nas do dokonywania pewnych wyborów i określenia priorytetów. I to jest jak gdyby cała filozofia rządzenia. To jest tak jak w domu. W gminie jest tak jak w domu. Jeśli ma pan rodzinę, wie pan na co na pana stać, to na to się pan decyduje. I w gminie podobnie powinno polegać, rządzenie powinno polegać na podobnych zasadach, by decydować się o sprawach najważniejszych. Jednocześnie iść w kierunku podnoszenia świadomości, kształcenia. Sam sprawowałem przez 8 lat funkcję burmistrza, to często doświadczałem tego, że jeden dobry urzędnik jest wart wielu milionów inwestycyjnych, bo on potrafi być kreatywny, potrafi coś zrobić. Potrafi no czasami zabiegać. Trzeba mieć pomysł i jeszcze determinacji dużo. To tak? Jest bardzo ważne, to jest tak samo jak w biznesie, gdzie jedni ciężko pracują i ledwo koniec z końcem wiążą i nie odnoszą sukcesu. Tak, jak już zaczęliśmy rozmawiać o gminach, to powiem panu, że byłem niedawno w dzielnicy Nowe Miasto, czyli w byłej gminie. Oglądałem kilka miejscowości byłej gminy, w których no, dokonywane są różnego rodzaju inwestycje, od dróg, przez boiska, kilka innych takich rzeczy. Trochę porozmawiałem sobie tam z rdzennymi, mam wrażenie, mieszkańcami, jakby pytając o to, jak oni patrzą na to połączenie, bo właściwie temat połączenia był bardzo ważny, bardzo głośny przed samym momentem połączeniowym, potem się to gdzieś wszystko jakby wyciszyło. I powiem panu, że te nastroje są niesamowicie dobre w byłej gminie. Takich ludzi ja przynajmniej spotkałem. Mówią, rzeczywiście u nas coś się dzieje. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było więcej jakichś rzeczy, natomiast zdajemy sobie jasno z tego sprawę, że jeśli w tym roku my zdecydowaliśmy, że wydajemy fundusze, na przykład na boisko wielofunkcyjne, to na drogę będziemy musieli poczekać do roku następnego. Tuż obok, w innej miejscowości, mówią, oni postawili najpierw na drogę, potem będą myśleć o innych rzeczach i rzeczywiście widać, że to się rozwija wszystko. Z punktu widzenia mieszkańca pojedynczej miejscowości czy konkretnej miejscowości, to rzeczywiście ten efekt jest mierzalny, jest pozytywny.
Wydaje się, że raczej jest taka tendencja światowa, na pewno europejska, zmierzania ku pewnym aglomeracjom, bo one są bardziej funkcjonalne. Oczywiście one narażają czyjeś interesy. Niestety nie da się rozwinąć aglomeracji bez inwestycji ważnych dla ekologii, bez dróg, bez sieci transportowej. I w związku z tym czasami czyjeś interesy są w ten sposób poszkodowane. Zbyt dużo ludzi chciałoby się zamknąć w pewnego rodzaju gettach. No, ci najbogatsi budują wielkie mury i bramy automatycznie zamykane wokół osiedli. I ludziom się też tak wydaje, że wyprowadzanie się na wieś, to znaczy to jest, mieszkam sobie, tam jest sielsko, tam nikogo nie ma, broń Boże, jakiś samochód poza moim. No, tak? To jest oczywiste. Żadna droga, bo ja chcę być... Nie po to kupowałem dom na wsi, żeby mi ktoś jeździło. Ale jak spojrzymy, że ci najwięksi, już nie powiem o Chinach, Indiach, ale spójrzmy też na Europę, gdzie w Budapeszcie okolicy mieszka prawie połowa mieszkańców Węgier, że niestety tak to się kształtuje i też sztuczne są troszeczkę podziały, czyli Tarnowo Podgórne pod Poznaniem i Komorniki żyją tylko dlatego, że jest Poznań, a Poznań przeżywa ogromny problem rozwojowy, dlatego że inwestorzy uciekają do gmin zewnętrznych, mieszkańcy również, tam, ale rozwój tylko dlatego idą tam, bo jest Poznań, czyli no, trzeba po prostu sobie szczerze no, powiedzieć. No to jest symbioza, tak, bez dwóch zdań, jedni bez drugich nie istnieją. To, co zrobiono tutaj, ma charakter właśnie działania logicznego z myślą o przyszłości. Natomiast jak my wykorzystamy te szanse, no to trzeba będzie oceniać za 10, 15 lat. Też słyszałem już takie głosy naszych radnych miejskich, że mówią, że spotkali mieszkańców tak zwanej Starej Zielonej Góry, którzy jeżdżąc gdzieś czasami po okolicy, po terenie dzielnicy Nowe Miasto, trochę z zazdrością patrzą na to, mówią, no proszę, tam można, tam budują, tam coś organizują. Nie wszyscy jakby rozumieją to, o czym pan mówił przed chwilą, że to jest proces, który następuje, że coś kosztem czegoś, tak, zwłaszcza jeśli były tereny zapóźnione, no są tacy, którzy mówią, tam wybudowali im piękne boisko, a u mnie nadal jest byle jak ja. Żadne władze nie zastąpią aktywności lokalnych mieszkańców, bo to jest sprawa też taka związana no, z naszym funkcjonowaniem. Jest wiele instrumentów pomocy nawet tym najbardziej poszkodowanym ludziom, ale bardzo często to oni sami nie chcą z tej pomocy korzystać. Spójrzmy nawet na tych, którzy zbyt często sięgają po alkohol. Czyli problem alkoholizmu jest głównie z tego powodu, że ci ludzie, którzy są dotknięci tym problemem, sami z tego nie korzystają. Czyli jest czasami pewnego rodzaju bezradność związana z jakimś tam dylematem braku lidera społecznego. I zaczął pan od tego, że wójt mówi o tym, że on nie ma pieniędzy. Ja przyglądam się, jak fantastycznie Niemcy szkolą młodych liderów społeczności lokalnej. I każdemu wójtowi, zanim zrobi kawałek drogi, życzę takiego niemieckiego fachowca. Tak? Radziłbym szkolić jeszcze raz liderów społeczności, młodych liderów społeczności lokalnej. Nie tylko OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna, ale w każdej gminie, w każdej miejscowości, w każdym środowisku są potrzebni młodzi liderzy, którzy mają zadanie pewnej edukacji, ale robienia czegoś pozytywnego dla swojego środowiska. No to płynnie możemy przejść do miejskiego PSL, w którym zmienia się szefostwo. Stery obejmuje Arkadiusz Dąbrowski. No nie da się ukryć, że osoba młoda raczej, tak? No tak należałoby bym pozycjonować gdzieś pana Arkadiusza i myślę sobie, że to jest taki trochę wzorzec niemiecki. Mamy młodego lidera, niech on próbuje, niech on organizuje. To znaczy, często słyszę, jak się mówi o tym, że w polityce są potrzebni młodzi, że trzeba stawiać na młodych. Ale wie pan, że są młodzi potem, i młodzi. Jak patrzę na niektórych młodych polityków, to się zastanawiam, czy powinni tam być. Zaczynają od 40, 50 lat. Tak, mówię, tak, że oni są młodzi, bo są jeszcze starsi. Arek Dąbrowski jest chłopakiem, który dotarł ze Szczecina tutaj. Też ma inną perspektywę trochę. Tak. Jest rzeczywiście pełen chęci działania, pełen dobrych pomysłów, ma pewną świeżość i chętnie z nim współpracuję, bo współpracujemy razem w strukturze powiatowej. Zawsze uważałem, że wokół nas, polityków już starszej generacji, bo w końcu za 2 lata też 60 lat ukończę, muszą się zawsze pojawiać młodzi ludzie. Zresztą w swoim życiu politycznym dołożyłem cegiełkę wychowania wielu
młodych ludzi w życiu publicznym, też politycznym, no bo taka jest rola i się cieszę, że tak jest tutaj i w Polskim Stronnictwie Ludowym. Czy to się przełoży od razu na jakiś gwałtowny wynik, ale rzeczywiście jest zachowana pewna konsekwencja. Arkadiusz Dąbrowski powiedział też ciekawą rzecz, że gdyby miał w tej chwili myśleć o miejskich strukturach PSL i o tym, jak powinno wszystko tutaj wyglądać, to PSL powinno się lokować w tak zwanym centrum. Bo mówi, że ma wrażenie, że tego centrum takiego politycznego, nazwijmy to, brakuje, bo mamy skrzywienie albo w jedną stronę, albo w drugą i ludzie są albo podzieleni na tych, którzy sprzyjają temu, co robi na przykład magistrat, albo wręcz przeciwnie, okopują się i każda rzecz, która proponowana jest przez magistrat, z automatu jest torpedowana. Mówi, że tak nie powinno to funkcjonować. Oczywiście, jeśli są głupie pomysły, to należy wskazywać na to, że one są złe. Oczywiście. Natomiast jeśli są dobre pomysły, to powinno się pod tym podpisywać. To jest bardzo rozsądne podejście. Sam jestem politykiem racjonalnego środka i pragmatykiem, ponieważ uważam, że my w Polsce straciliśmy mnóstwo czasu na takie jałowe szkodzenie, że nie może być metodą... Niebo oni, tak? Nie może być metodą w polityce zawiści. Ona bardzo często właśnie determinuje poczynania i kroki polityków. My musimy właśnie być gotowi na wspieranie tego, co rzeczywiście służy stronom, służy porozumieniu stron. I nie ma w żadnej partii takich ludzi, którzy byliby do końca szkodliwi. Nie klasyfikujmy tak partii. Wydaje się, że najważniejsze jest to, że jednak trzeba szukać tego elementu, no być może zbyt górnolotnie powiedziane, człowieczeństwa, ale chodzi o zwykłe porozumienie, bo w tej polityce lokalnej, ona jest polityką, najważniejszym celem jest umiejętność dogadania się zawierania w sprawach ważnych, tak, zawierania kompromisów w sprawach ważnych dla mieszkańców. No, to jest jak gdyby fundament demokracji. O szkodzeniu w partii, ale w innej partii zaraz porozmawiamy, pewnie już pan wie, co mam na myśli, ale tak mi się przypomniało, kiedy pan mówił o tym, że za moment 60 lat będzie pan kończył, tak, że czasami na młodych, że młodzi liderzy, powiem panu, rozmawiałem ze znajomym profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, człowiekiem po 60, którym, a tak jakoś analizowaliśmy podejście ludzi do życia w ogóle i mówi, że ma wrażenie, że ta granica wieku się trochę przesunęła, że teraz 60-latek w Polsce to jest taki mentalny 40-45-latek, że ludzie nieco inaczej się zachowują w stosunku do tego, co było wcześniej, tak? Kiedyś wydawało się ludziom, skończyłem 60 lat, to już właściwie co ja mam w życiu do zrobienia, tak? No pewnie tak, jak porównuję moich rodziców, którzy jeszcze żyją, co oni robili, jak się zachowali w wieku właśnie 60 lat i kiedy my z żoną na to patrzymy, no to rzeczywiście jesteśmy zupełnie różnymi ludźmi. No wie pan, nie do pomyślenia było kiedyś, żeby 60-parolatek wsiadał na rower z żoną i jechali sobie na wycieczkę na przykład z Zielonej Góry do Kotbus, tak? Tak. To właśnie. Mi się ostatnio zdarzyło wejść samodzielnie na szczyt w Alpach w wysokości Rysów, także... Nie był to wyczyn wcale wielki. Dałem radę, no miałem Pietra. Nie, no to, nie to jest zupełnie inny kwestia. Chodzi o to, że zobaczyłem, że mimo tych moich różnych przeszłych problemów zdrowotnych, z nowotworem, z zawałem serca, to jeszcze w tym wieku można coś osiągnąć. No i wielu jest takich, którzy pokazują im bardzo dobrze. Ja się zawsze z tego cieszę. A teraz a propos tego szkodzenia. No mówię oczywiście o panu Tomaszu Morzejce z hukiem wykluczonym z szeregów Platformy Obywatelskiej. Póki co wszyscy twierdzą, że to, że pan Morzejka nie jest w Platformie, nie będzie miał przełożenia specjalnie na to, jak będzie funkcjonował Sejmik Województwa Lubuskiego. Natomiast dużo takich zdań różnych padło. Czytałem wywiad wczoraj czy przedwczoraj z Sebastianem Ciemnoczołowskim, który właściwie bez ogródek mówił, bo jeśli porównać słowa przewodniczącego Sługockiego a propos pana Morzejki, to nawet jeśli pan Morzejko mówił o nim, że to wirus Platformy i że to jest w ogóle samo zło, to pan Sługocki tego jakoś nie komentował mocno, natomiast pan Ciemnoczołowski nie miał tutaj specjalnie żadnych zahamowań, mam wrażenie. Mówił wprost, że pan Tomasz przez lata szkodził Platformie i robił złe rzeczy, więc sam jest sobie winien i to on odpowiada za to, w jakim teraz jest miejscu w polityce. To pan powiedział o tym, że są ludzie, którzy szkodzą w polityce. Ja nie wiem, czy szkodzą. No, jednoznacznie to opisywać, kiedy w 2006 roku występowałem z Platformy Obywatelskiej, napisałem list do przewodniczącego Donalda Tuska.
wskazałem na problemy lubuskiej platformy. Jedną z nich właśnie był Tomasz Morzejko, a zwłaszcza i szef Platformy Wczesnej. 10 lat minęło. Jacek Bachalski. Dzisiaj Tomasz Morzejko pracuje u Jacka Bachalskiego. Być może te dawne złe wspomnienia odżyły. No ale pamiętajmy, że Tomasz Morzejko jednak przez wiele lat był kluczową postacią Platformy Obywatelskiej. Był, mimo że teoretycznie w drugim szeregu, ale... Nie, sekretarzem regionalnym, tak zwanym kadrowcem, najpierw przy Bachalskim, potem przy Bukiewicz, był przewodniczącym Sejmiku przez całą kadencję. Czyli no to nie jest tak, że Platforma no dzisiaj no próbuje tak trochę się odspawać od Tomasza Morzejki, no ale to jest też problem każdej partii, na jakich ludzi stawia. No, nie powinno się stawiać na takich ludzi, których się za chwilę wyrzuca. Znaczy pan się nie powinien tym przejmować, ale Platforma mówi wprost, że oni będą teraz czyścić różne szeregi i kiedy ktoś rzucił tak trochę taką plotkę, że może następnymi osobami, które zostaną wykluczone z szeregów Platformy Obywatelskiej będą na przykład pan Stefan Niesiołowski, na przykład pani Bożena Bukiewicz, mówię o lubuskich posłach tylko, no to mówią bardzo możliwe. Sami ludzie Platformy mówią o tym, że jest to prawdopodobne, że tak się stanie. Prawdopodobne, wie pan, oczywiście to jest kwestia genezy tworzenia partii. Wydaje mi się, kiedy powstają nowe partie, to trzeba się na tym zastanawiać. Kiedy Platforma powstawała, Grzegorz Schetyna mnie ogromnie namawiał do wstąpienia już w 2000 roku. Pamięta pan, to był inny czas, zupełnie inny pomysł. Tak, wie pan, w 2001 roku inni ludzie ją zakładali. Platforma, ja powiedziałem Grzesiu, która była Platformą. Jak Paweł Piskorski jest kluczową postacią Platformy, nie ma miejsca dla mnie w Platformie Obywatelskiej. No mówi, nie, bez Pawła Piskorskiego Platforma nie może być. No potem okazało się, został wyrzucony, że może być. Nie chcę mówić, że miałem rację, że jestem wielkim politykiem, który ma rację, ale wydaje mi się, tworzenie tylko na partii, na znanych postaciach, partii musi być te minimum ideowości i też pewnej zgodności postaw polityka z programem, który ona reprezentuje. I tu jest... Patrząc historycznie, żadne konglomeraty, zbiorowiska bardzo różnych środowisk, które skupiały się pod jednym szyldem, nawet rządziły w Polsce, weźmy pod uwagę, akcję wyborczą Solidarność, tak? Po jakimś czasie ze względu pewnie na bardzo duże różnice wewnątrz takiego konglomeratu, te ugrupowania się rozpadały, znikały ze scen politycznych. No niby tak, chociaż wie pan, ja zawsze hołduję tej zasadzie, że jeśli chcemy zmieniać świat polityczny, trzeba zawsze zaczynać od samego siebie, bo wydaje mi się, że w sukcesach innych polityków zawsze jest jakaś cząstka tego, że my sami działamy źle, jesteśmy za słabi, za mało wiarygodni, za mało... Na tym polega trochę polityka, że wykorzystuje się błędy przeciwników politycznych. No niby tak, ale wie pan, no generalnie polityka jest w pewnym kryzysie dzisiaj światowym, europejskim. Jest taki trend na falę populistów. Przecież pierwszego populistę świata wyrasta kandydata prezydenta Ameryki, Donald Trump. Więc mi się wydaje, że takie są troszeczkę czasy. Być może ludzie są też zmęczeni polityką, być może to jest sprawa też nieskutecznych instrumentów. Ale tak czy inaczej, wracając do naszego rynku, myślę, że w Polsce większość partii za bardzo odwróciła się od młodych. I ten proces kiedyś był bardzo istotnie toczony. Ja sam byłem nawet opiekunem w partii Stowarzyszenia Młodych Demokratów i rzeczywiście uważam, że w stosunku do tamtych lat to zupełnie zaniechaliśmy te rzeczy. I to jest pewnego rodzaju powód, dla którego te kadry się nie odbudowują i dzisiaj ludzie na partii myślą to dosyć sceptycznie. Wielu młodych osób, zwłaszcza tych, którzy skupili się wokół Młodzieżowej Rady Miasta, oni co prawda mówią, że absolutnie polityka ich nie interesuje. No też być może dzisiaj ich nie interesuje, kto wie, czy za rok, dwa nie zmienią zdania i będą mieli jakieś aspiracje polityczne. Natomiast jak patrzę, jak słucham, jak z nimi rozmawiam, to mam wrażenie, że są to
ludzie już na tym etapie czasami jeszcze kilkunastoletni, tak? Świetnie przygotowani merytorycznie, tak? Potrafiący czasami wejść i powiedzieć głośno, co myślą na dany temat i nie przejmują się specjalnie tym, że z boku siedzi jakiś zasłużony samorządowiec, bo potrafią mu wytknąć jakąś niekonsekwencję, storpedować jakiś pomysł, ale argumentując to i pan, ale to jest są oczywiste. Przygotowani. No, no mamy dzieci, moje dzieci są mądre życiowo i byłbym najspokojniejszy, gdyby one chciały jakiekolwiek funkcje w życiu publicznym pełnić. One nie chcą, bo widzą, jak się tata w tym zatracił. Ale no oczywiście, że tak. Pamiętam, jak trochę dołożyłem niemałą cegiełkę do edukacji publicznej Mariusza Marchewki, ucznia 5. liceum w Zielonej Górze. Potem był radnym bardzo znanym. Tak, zauważalnym. Moim wychowankiem z Młodzieżowej Rady Miasta jest burmistrz Gubina Bartek Barczak i większość, którzy pierwsza Młodzieżowa Rada Miasta powstała w Gubinie, no w ogóle Zielona Góra o tym jeszcze nie myślała nawet, to w Gubinie już funkcjonowała jedna z najlepszych Młodzieżowych Rad Miasta i rzeczywiście wszyscy, którzy przeszli przez Młodzieżową Radę Miasta, sobie fajnie w życiu publicznym radzą, oni wiedzą, na czym polega odpowiedzialność. Oczywiście. Trzeba dawać młodym szansę, od szkoły począwszy. Samorząd szkolny jest bardzo fajnym miejscem do tego, by uczyć i dawać więcej odpowiedzialności. I jeśli mówimy o tych powiązaniach, no to oczywiście to jest tak, że stajemy dzisiaj przed modernizowaniem świata jednak. I nie ma wątpliwości, że wszyscy młodzi, nawet jeśli profesor, który był tutaj, ma rację, że po 60 też się dostaje skrzydeł. To była zupełnie prywatna rozmowa, gdzieś tak, wie pan, na spacerze w lesie. Oczywiście, ja wcale nie neguję, sam siebie nie czuję się jako staruszek. To uważam, że musi być ta wprowadzana ta pokoleniowa zmiana i trzeba sprzyjać takim krokom w sposób realny. I tutaj jak wracamy do tego Arka Dąbrowskiego, to trzymam kciuki za ciebie, Arku, że sobie fajnie. To na sam koniec jeszcze, panie przewodniczący, dwa słowa o Zielonej Górze, ale w trochę innym kontekście. Gdzieś wyczytałem ostatnio, że Zielona Góra pod względem turystycznym to jest jakieś zapóźnione dramatycznie miasto i że tutaj się nic nie dzieje, nikt tutaj nie przyjeżdża. Będąc niemalże codziennie w okolicach ratusza, widzę ludzi, którzy przyjeżdżają i czasami tłumnie stawiają się w informacji turystycznej, wypowiadają się na temat piękna Zielonej Góry, ale oczywiście zawsze taką tezę można postawić, że jesteśmy kompletnie nieatrakcyjni. Pan jakby spojrzał na Zieloną Górę z tej perspektywy tylko i wyłącznie. Jest to miasto atrakcyjne turystycznie, czy Zielona Góra to może być takie miasto, wpadamy na godzinę i do widzenia? Mamy swoje atrakcje, one są coraz bardziej uwydatniane, mamy swoją specyfikę. Ona jest zauważalna zewnętrznie. Oczywiście nie jesteśmy miastem porównywalnym z najatrakcyjniejszymi ze względu na zabytki, czy też położenie nadmorskie, czy w górach, ale niewątpliwie jest sens prowadzić taką dobrą promocję, informację turystyczną. Cieszę się, że w dniach 2-4 października przyjedzie tu Sejmowa Komisja Turystyki. Dołożyłem sam do tego cegiełkę, bo minister od turystyki, mimo tego, że z PiS-u właśnie, to jest mój dobry kolega i też wskazywam jemu na walory turystyki transgranicznej. Pamiętajmy też, że za granicą w Niemczech jest najbogatszy turysta świata, to znaczy taki, który wydaje na turystykę najwięcej. I taki, który już prawie wszędzie był, a Polska nie była dla niego aż tak atrakcyjna. Ale wciąż jeszcze Zielona Góra, winiarstwo, ale też i turystyka ta sportowa. Pamiętajmy, że to też jest taki walor turystyczny. Turystyka aktywna. Pamiętajmy o Odrze, która tutaj, choć momentami bardzo jest niespławna, ale te galery pływają. Jest wiele rzeczy, które czytamy, o których czytamy w różnego rodzaju poradnikach i sam klimat miasta Zielonej Góry jest na tyle ciekawy, że przesadnym jest samobiczowanie się Zielonogórzań, że po co do nas ktoś ma przyjechać, tu nie ma nic atrakcyjnego. Otóż najistotniejszą rzeczą, którą ja dostrzegam w wielu miejscach Polski w Europie, to jest to, że społeczność lokalna próbuje z niczego
co jest gdzieś u nich, zrobić coś atrakcyjnego i przekonać, że jesteśmy super atrakcyjni. Jeśli wyjeżdżam gdziekolwiek, Zielonogórzani, wyjeżdżacie gdziekolwiek, mówicie, przyjeżdżajcie do Zielonej Góry, bo to jest najpiękniejsze miasto w Polsce. A to jest najlepsza reklama. A słyszę czasami, jak Zielone Góry, to nas nie ma po co przyjeżdżać, starówka, pusta, nic nie ma, nic się nie dzieje. No, takie czarnowictwo jest najgorszym sposobem promocji i rozwoju. A za kilka dni będziemy mieli artystów z całego świata, jak zawsze. Zresztą przy okazji Basker, Lata Mostrza, Basker Bass Festival. Krótki, bo krótki, ale jednak będzie się działo. A potem Winobranie, które jest naprawdę kapitalnym świętem, a i też iluż mamy malkontentów, którzy mówią, Winobranie, co to za Winobranie, nic tu się nie dzieje, a na podobnej imprezie nigdzie w Europie nie byliby. Można zastawić tego rodzaju festyny miejskie z tym zielonogórskim. Póki co przy okazji zapraszam wszystkich na 13 do Osiecznicy na święto karpia. Jeśli ktoś lubi ryby, a to też już tradycyjna impreza. Wyskoczyć na święto karpia. W sumie niedaleko, to mamy tam ze 30 parę kilometrów, więc rzeczywiście. Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję serdecznie.